to kolejna część Let's Playa The Legend of Zelda Skyward Sword. W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, że The Imprisoned to kawał łobuza i uciążliwego stwora do walki z nim, oraz trafiliśmy do Isle of Songs, gdzie bogini, której imienia chyba nawet nie znamy, w każdym razie zleciło nam zadanie przejścia trzech prób, trzech trials, które posłużą Linkowi do wzmocnienia swojego ducha czy coś tam, oraz wzmocnią przede wszystkim miecz, dzięki któremu Link będzie w stanie otworzyć Gate of Time i cofnąć się do czasu, gdzie Zelda wraz z Impą się udały. O, mszczą się, widzicie? Na czym PiS? Dobrze, pierwsza brama, może inaczej, pierwsza próba znajduje się w Faron Woods. I pierwsza próba znajduje się właśnie tam i ta próba zakłada udanie się do miejsca zwanego Silent Realm. Oprócz The Imprisoned i przeciwników elektrycznych, którzy po dotknięciu rażą Linka prądem, jest to jeden z większych raków w grze. To jest rzecz rakotwórcza po pierwsze i po drugie, o ile do tej pory było fajnie, tak tu niestety zakłada zwiedzanie lokacji ponownie, czyli jest dość bezczelnym zabiegiem na rozciągnięcie gry i nie lubię tego. Dodatkowo, jeśli ktoś grał w Skyward Sword jako dziecko, i tak tu żem troszeczkę zawalił i to mocno, ponieważ nie odwiedziłem tu statuły i nie mogę się tu teleportować. No dobrze, zrobimy to w ten sposób. Troszkę inaczej zadziałamy, ale może nawet będzie szybciej trochę. Tego oszukuję. Jeżeli ktoś jako małe dziecko grał w Skyward Sword, czyli jest osobą... Odejdź. Jeżeli, czyli dalej jest osobą w wieku niezbyt zaawansowanym, ale... już. Nie oceniamy. Dlaczego... Aha, dobra. Czemu ja nie mam tarczy? Troszkę się dziwne rzeczy dzieją, ale pomieszało mi się, co mam na jednym save'ie, a co mam na drugim. Tu lubią wychodzić gluty i... Tu szybko uciekamy, zanim szerszenie nas dopadną. Jeżeli będziemy mieli szczęście, to szerszenie dopadną bokoblina i... Dobra, kończę wątek. Mianowicie Silent Realm może dać solidną dawkę koszmarów. Młodemu człowiekowi sam się tam czuje troszkę nieswojo. O ile na pierwszy rzut oka Silent Realm będzie wyglądać na całkiem spokojne, tak zaraz po wyjściu z pewnego kręgu to się zmieni. No właśnie, tu się nie można było wypuścić, teleportować, spaść, ale Silent Realm jest to takie mgiełka tam. Tu jest wejście do Silent Realm. Jest to poziom cringe niczym Metal Gear Solid, to jednak nie jest to specjalnie komfortowe machać pilotem.
Znam lepsze użycie pilota w tej grze. Silent Real Move są trzy. Tak. Już ja bym sadził swój miecz. Dobrze, nieważne. Siup. No. Jak wygląda Silent Real? Identycznie, tylko gorzej. Jedyny plus to taki, że jest muzyczka fajna. Czeka nas bardzo długie wyjaśnienie rzeczy w sumie prostej. Jak komuś się nie chce czytać, to w dużym skrócie musimy zbierać zielone cuda, uważać, żeby nie wpaść w strumień światła. Jeżeli nas wykryją, to no, ci rycerze no, zaczną nas gonić i nas mają na jednego hita. Trzeba zaczynać, jeśli nas trafią, to trzeba wszystko od początku zacząć. Generalnie jest to pewne nawiązanie do Twilight Princess, gdzie też trzeba było zbierać perły na początku odwiedzin w danej lokacji. Jednak tu jest trudniej, bo jest element skradankowy bardzo mocny. I tak, jak wyjdziemy z tego kręgu, to natychmiast nas wykryją i musimy do tej perły dobiec, inaczej mają nas na hita. To są całkiem przerażający goście, bo z nimi nie ma dyskusji. To dało koszmary pewnie wielu osobom. Na szczęście po zebraniu pierwszego. Oni sobie groźnie stoją tu sobie. I dzięki temu cudowi możemy widzieć z daleka, gdzie znajdują się poszczególne znajdźki. Czyli generalnie łazisz, unikasz wrogów i jest to takie sobie. Te duchy to kawał złośliwych nyków jest. Już jesteś w świecie duchów, a mimo to traci staminę, no. Tak to jest. I tak, jeżeli wejdziemy do tej wody, to natychmiast się uaktywnia alarm. Generalnie dość, całe to wszystko jest dość absurdalną wymówką. Dobudowaniem. Jakieś tam teorii. Dobudowaniem fabuły do idei, no. I tak, jak ktoś nie zbierze tych Dusk Relics i będzie miał potrzebę craftingu, bo one są do craftingu oczywiście, to może odwiedzać później Silent Realm ponownie. I może to robić na czas, nie wiem. Jak ktoś ma spory masochizm w swoim sercu, to może to robić. No. Ja odwiedziłem ponownie wyłącznie po to, żeby zebrać te Dusk Relics. Sensu większego nie ma. Według mnie. Oczywiście, jeżeli spadniemy, to jesteśmy w olbrzymich kłopotach.
No i najlepiej wrócić bezpiecznie. Jak to zapomniano, to trzeba balansować, żeby Link jako tam, jako tam przechodził. I tam część jest jeszcze całkiem prosta, w sensie mało stresująca, pozostałe są bardziej stresujące, te cuda są ukryte bardziej starannie. Nie wiem, czy te gnojki... A, tam pójdziemy na sam koniec, dobrze. Jakby potrzeba oprócz tego, że zbierzemy, to trzeba się jeszcze wrócić. Mam brzydkie wrażenie, że te duchy jak nas usłyszą, to się po prostu kierują w naszą stronę, ale nie jestem pewien. Tam jest ta skreli, dalej go sobie zostawimy. Dobra, czasem ta woda potrafi wypływać, kiedy już biegniemy i jesteśmy wtedy w sporych problemach, gdzie jest przedostatnie. Elegancko i zmierzamy do ostatniego, po ostatni, przy którym, tak, że tak nieskromnie się przyznam, jest zaraz przejście do bramy, więc jest ok. Cholera, na sam koniec. Chyba zawaliłem na sam koniec. Odrobina emocji na koniec. No, można popchnąć. No i dzięki temu duch Linkowi urósł. Dostaliśmy bulwę ziemniaka. Nie, to łuska wodnego smoka. Zdradzimy trochę, wodny smok to duch opiekuńczy tego regionu. Z dość dziwnymi pomysłami, spotkamy go osobiście, ale to nie tak od razu. Dopiero w przyszłym odcinku. Tutaj dzięki tej łusce możemy pływać. Pływanie jest bardzo dobrze rozwiązane według mnie w tej grze. Może nie będzie to tak widać, ale na pewno jest lepsze niż w poprzednich Zeldach. Nie musimy z nim gadać, ale to zrobimy. Najpierw masa, potem rzeźba. Spoiler, to jest główny zły tej gry. Żartuję. Pływanie wygląda tak i możemy... Pilotem po prostu sterujemy. I możemy jeszcze się rozpędzić. Bardzo fajne. Wielkie filozofii w tym nie ma.
Ciekawe, czyżby następny labirynt zawierał w sobie elementy pływania. Coś jest na rzeczy. Podwodne grzyby, kto to widział? Troszkę. Łatwo można spać niestety. Idź bądź gruby gdzie indziej. No co za menda, no? Dlatego mówię, że to jest troszkę dyskomfortowe. A i jesteśmy. Tam jak ktoś nie zauważył, to się pojawiło sporo nowych wrogów w lesie. Co dużo pykuńczy na to. Pająki nie zabierają nam tu serduch, takich są. Spod chyba. Dobra. To zabierają nam staminę. Rzucają się na nas jak zboczyńcy. Ten obrzydliwy dźwięk to nie, że ktoś lub coś umiera, tylko pewien koleś sobie chrapie po prostu, a... Zawsze lepiej nie ruszać. To jest taki boczek. Są dwie metody. To jest jedna z nich. Można teraz z nim walczyć, można rozciachać tę tarczę i... I go klepać, ale on jest mocno wytrzymały. Kolejne zwycięstwo w walce z patriarchatem. Zobaczcie, ale ten dźwięk tego kolesia zawsze mi działa na nerwy. Cicho. Jesteśmy na szczycie drzewa. Stary kikuj bardzo.
I sobie chrapie, śpi. Jak go obudzić? Najlepiej przemocą. Zelda uczy przemocy wobec starszych. No, pustelnik Kikui, który czuwa nad lasem, kiedy nie śpi. Jak nie być widzianym? Szukamy świętego ognia. Powie nam coś w sekrecie. No, it's a secret to everybody. No to jest słynna kwestia z pierwszej Zeldy, jeszcze na NES-a, czyli Pegasusa. No nie, na Pegasusa to nie wyszło. Cartridge miał tam save'y, zapisywanie, najważne. W każdym razie to jest słynna kwestia. Łącznie z tym jest niebezpieczne iść samemu, weź to. Szukamy płomienia Farore. Farore to jedna z trzech bogiń, która stworzyła świat, no nieważne. Strażnikiem tego płomienia jest wodny smok. Smoczyca, przepraszam. Znaczy jest i bogini, jest smoczyca, który, żeby obdarzyć wybrańca kiedyś tam tym ogniem. I Kikui ma wrażenie, że to chyba my. No, bardzo ładna lokacja, tu akurat styl graficzny działa na korzyść gry. Niestety brama jest zamknięta, ale jest pewien myk, jak ją otworzyć. Trzeba dorysować brakujący element tego symbolu. Tylko jak wygląda cały symbol? No, jest tu gdzieś malunek kompletnego symbolu i już zaznaczył go nam na mapie. Bardzo uprzejmie. Ustawimy sobie znacznik. No niestety pani smoczyca jest dość czepliwa, jeśli chodzi o zachowanie interlokutorów i tak dalej. A jak się kogoś, ktoś jej nie spodoba, tego zżera. Sam Kikui się obawia tego losu, ale prosi, żeby zachować w sekrecie to, co nam powiedział. Wraca do uciążliwego chrapania, a my poszukamy znacznika. Znacznik jest tam po drugiej stronie zresztą. Znak jest tam zabrana. Przepraszam, za tymi. Widać go już zresztą. Proszę bardzo. Tak wygląda w całości. No, posłuchajmy, co ma do powiedzenia. Dobrze, jak już wiemy te cenne rzeczy, zapiszemy grę i w następnym odcinku udamy się do smoczycy. Tego do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Let's Playa The Legend of Zelda Skyward Sword.